Siemano, siemano. No to Jarek, kamerzysta. Nie popsuje. No niestety, lampa nie funkcjonuje. Dostałem od Tomka lampę. Chciałem ją podłączyć. I guzik z pętelką, nie? No nie pali. Nie wiem dlaczego. Czekam cały czas. Także lecę, spieszę się, żeby się nie spóźnić. A jakim motocyklem widz przyjedzie? I co? No kupił. I zobaczymy co kupił. Tymczasem. Stali sobie panowie policjanci. Wszyscy jechali wolno. Ja na koło nie wyrwałem, czyli same plusy. Dobry. Dzień dobry. Patrzę, czy mam pieniądze już. No, o tak. Oj, dzięki za kawkę. Nie ta pora. Czekam cały czas. Nie wiem, może się nie doczekam. Słuchajcie, no pozdrawiam was wszystkich. No powiem wam szczerze, że po prostu no, mam dużo pracy, no nie ma czasu, żeby nagrywać. W ogóle nawet jak już chwilę znajdę, to nie mam co nagrać, a... Willy rano, Willy wieczorem, to już tak się znudziło na pewno. Ale to mi daj. W ogóle nie dość, że praca, to jeszcze nauka niemieckiego. No cały czas coś się dzieje, nie? Czekam na Jarka. Właśnie zobaczyłem. Jarek. Czyli tak samo jak ja. Dwa Jarki. Ale jeszcze go nie ma. No słuchajcie, jedzie już Jarek. Wszystkie kamery skierowane teraz są na 125. Może to detetka będzie. Jak myślisz? Może być, nie? Czekam na Jarka. Nie wiem, no to ktoś jechał, ale to nie on. Czyli czekamy dalej. No, słuchajcie, tutaj kolega nie może mnie znaleźć. Czekam, cały czas czekam. Ja tutaj live'a mykam. Kamerą nagrywam i czekam. Łojeny, zanim on tu przyjedzie, to noc będzie. Ja widziałem, że on jechał w tamtą stronę. No słuchajcie, no jadę poszukać widza Jarka, no kurde. On nie wie, że tutaj, kurde, ja śmigam.
Bo to jest taka droga trochę ukryta. Dobra, wracam na miejscówkę z powrotem. A nie, no jedzie. Czekaj, jest. Siema! Siema! Ale się szukamy. To jedź za mną, ci pokażę, gdzie ta miejscówka jest. Ja cię widziałem, jak jechałeś w tą stronę. Super moto. Się w końcu znaleźliśmy. Nawrócimy i tam na wysepce sobie staniemy, dobra? Nie, super mąciak. Siema, ja też jestem Jarek. Cześć Jarek. No cześć Jarek. Jak tam? No dobrze, dobrze. Ja widziałem właśnie, że ty kiedyś pytałeś, kiedyś nie? Jaki motocykl. Ja zastanawiałem co kupić, ale stwierdziłem, że nie warto 15 koła wywalać na jakąś WR-kę, bo to i tak już jadę, nie? No, no. Ale no prawko trzeba najpierw zrobić, żeby coś mocniejszego, nie? Mhm. A to co jest, co to jest za sprzęt? Skino Krajder. Jak się nazywa? Krajder, tak jak masz napisane. Aha, Krajder. I silnik jest kopia Suzuki. O. Suzuki GN, to coś takiego. Ale patrz, ciągnie cię do supermoto, nie? Do takich, nie? Ale no, no dobrze się jeździ. Dobrze, jest, no. Nie? A powiedz, a ile kosztuje taki? 6, 7 zależy. I to nowy? Nie. Nie, używany. No. Kurde, powiem ci, kanapa duża, wygodna. Oponę już widzę, ten trochę dojechałeś. No. A i nawet miękka guma jest. No. Fabrycznie? Jo, no. A to jak zegary wyglądają? A jaki VMAX? Nie wiem. Nie jechałeś jeszcze? No i co, tarczowe hamulce? Co tu więcej chcieć? No chcę, przejechać. Przejechacie? No chcesz, no je. O kurde. To jeszcze takim sprzętem jeszcze nigdy nie jechałem. Nie no, WR-kę to byś musiał dać ile? Z 15, nie? 15, no. Jak nic. Bo ja ci wtedy nie odpisałem, ale już jak zobaczyłem, to mówię, no nie no, fajna jest WR-ka w ogóle, nie? Tam ile jest? Ze 110 no, polecisz? Na tym, żeby na B można było jeździć, wiesz? Na czym? Na B, prawda? Na B, no, ale WR-ka 125. No tylko to i tak słabe, nie? No, chłopaki do mnie tą WR-ką przyjechali, ci powiem, 100 km do mnie jechali. No. Czekaj, tu jest gdzieś starter, nie? A tak. Na luzie chyba nie jest, wiesz? A włączyłem luz. Musi się NK zapalić. No, musi się zaświecić. Aha. Patrz, już popsułem, nie? A ci powiem, że chodzi jak WR-ka ten silnik, tak naprawdę. Jakbyś jeszcze inny wydech dał. No.
nawet kurde mnie szarpło. Ale to naprawdę odjazd ma. To nie jest taka popierdółka. Ej, no i hamulce ty biorą, dobrze. Silnik od starej Suzuki. Powiem, jak ja bym miał taki wybór i tylko bym miał prawo jazdy B, no to kurde, taki motocykl to kurde brać za szóstkę. Powiem ci, że to nawet to idzie. No cóż tam jedzie, nie? Tak, dopiero czwórka trochę ją... No i tam więcej trzeba do końca ciągnąć, nie? No. Wiesz co, dam ci kamerę, jakbyś mnie nagrał na tym sprzęcie. Czyli ja tam ci powiem, jak ja bym miał B tylko i bym taki sprzęt ale bym musiał przetestować, nie? To tak, no. Bo jakbym pojechał do sklepu i go tylko obejrzał i wziąć, to nie wziąłbym. No to Jarek, kamerzysta. Nie popsuje. Ona aż się rwie po prostu, wiecie? Do trzeciego biegu ona się zrywa. Kurde, wcale nie trzeba markowego jakiegoś sprzęta kupować. Wiadomo, że taki motocykl będzie tylko na jakiś czas. Ewentualnie dopóki ktoś sobie nie zrobi prawa jazdy, tak jak na przykład Jarek. Bo jak zrobi sobie prawo jazdy, no to pewnie, że kupi coś większego. I to się w ogóle nie męczy, muszę wam powiedzieć. Spokojnie, wiecie co, ja wam powiem, jeżeli Yamaha, nie, Yamaha, pamiętajcie tą 125 z nauki jazdy, nie wiem, J coś, nie pamiętam ich nazw, nie, stary sprzęt, nie, ja bym wolał to. I nawet na trasy bym to miał. Silnik od Suzuki. Kurde. Bardzo wygodna pozycja. Bardzo wygodny motocykl, naprawdę. No to Jarek, kamerzysta. Nie popsuje. Powiem ci,
naprawdę, wolałbym kurde ten motocykl niż na przykład tą 125, co kiedyś testowałem. Taką z nauki jazdy. Mhm. Kurde, powiem ci naprawdę. Ty włączasz? Obojętnie, obojętnie, tak albo tak. I teraz jak jechałem, to tak po prostu, nie wiem, mi się wydawało, że nawet ze 110 to było. No mogło być, no. No? Nie wiem, no, kurde. Wiesz, wiadomo, że to dla ciebie to i tak jest przejściowy motocykl, nie? Bo no, zrobisz prawo jazdy? Najpierw prawko trzeba machnąć, nie? O. No, i co byś wcelował wtedy po tym? Ale to, no nie wiem, albo jakąś Husqvarnę, mhm, ale też supermoto, nie? Supermoto. No. Kurde, to mi się podoba! Supermunciarze. Tylko wiesz co, jak będziesz chciał 701 kupić, to kurde, odradzam. O, ci powiem, że to już jest wariat i człowiek głupawki dostaje, nie? No. Nie no, fajnie, no, rasowe supermoto. Jestem pod wrażeniem tego motocykla. Jakbyś jeszcze, nie wiem, coś wydech sobie chcę zmienił. Coś zrobić, ale no nie wiem, czy będę coś jeszcze robił, czy zapiszę się na prawko. Mhm. To wiesz co? Jakbyś na przykład jeszcze rok sobie odczekał, mhm, no to ja bym tutaj wydeszek sobie zmienił, wiesz? Stawię, tak, nie? Do takiego dla no samego. Ale wiesz, jak ona w obroty wejdzie, już jest wysoko, fajnie. To fajnie ją słychać. No, no. Fajnie. Ale jak ma. Tylko wiesz, ja bym jakiegoś gówna, byle jakiego nie założył. Założyłbym jakiś markowy, używany, ale tańszy. Bym nie szedł w to za 150 zł czy no, za 200, no, no, żeby tylko on pierdział, bo on ci mocy straci. Aha. Wolałbym jakiegoś starego Leo Vinci albo coś, mhm, wiesz, obtuczony nawet. Tylko żeby był, nie? Tylko żeby był taki no pełny, wiesz, z wygłuszeniem, nawet z DB Killerem, wiesz. Bo on straci moc, bo on teraz naprawdę, on jedynka, dwójka, to on aż... No, czujesz, jak on tak. Ja może trochę lżejszy jestem, to no, ale... mnie trochę podnosi, nie? Nie no, rewela. Rewela. A co, jak będą jakieś zloty, to będziemy się widzieć. A zresztą wiesz co, jak ja tu będę jeździł, ja mogę zawsze ci dać znać, no, możesz. Pan zazwyczaj się gdzieś po mieście latałem, a mówię, nigdy nie mogłem cię namierzyć tutaj, nie? Uh-huh. Ja muszę lampę zrobić. Jak zrobię lampę, to po mieście też mogę polatać. A w ogóle to wiesz co, to na prawo jazdy, to może kiedyś się umówimy i pojedziemy, jak będzie ten mój kolega, bo on robi te kursy, mhm, na targowisku. No. To podjedziemy, tam, tak, to zobaczysz sobie slalom, sobie wypróbujesz swoim motocyklem slalom na kursie. No spoko, możemy takie coś zrobić, nie? U niego prawie, on mówi, 50% zdaje, nie? Za pierwszym razem. No nie jest to łatwe tam, nie? Bo to no jednak trzeba w jakimś czasie się zmieścić, nie? Ja dopiero za trzecim razem się zmieściłem. Ale na wyższej pojemności, bo ty jaką byś robił? Na 600, nie? No raczej tak, nie? Pełne A, nie? Tak, pełne. No, pełne A. No to 600 tam jest. No, bardzo fajny motocykl, on ma tam nową... tego. Też filmik z nim nagrałem. No, Yamaha. MT, nie? Tak, MT-07, nówka. No to po prostu samo idzie, nie? Bardzo skrętne jest, nie? BM-ką się przejechałem, 1100 czy 1200, ale taka jest z kuframi. Mhm. Ciężko, nie? Nie, to ja... jest... A o jakiej pojemności myślałeś supermoto, żeby wziąć? No 450 takie chyba minimum. Minimum, tutaj, no, nie? No, no. Tak, 450 to jest minimum, bo te starsze robili tylko to gaźnikowe, nie? No to robili, nawet tam chyba były 500. No, były. Były. No. To nawet widz kiedyś przyjechał taką, a to są maszyny nie do zajechania tak naprawdę, nie? Jakby taką w dobrym stanie supermoto dostać, to... A mówię, taki sparny z 701, nie? Ale jeszcze... No to jest fajne, tylko... Tam jest chyba 70 czy prawie 80 koni, nie? No, 80. No. 78, no. Mhm. To jest dużo. Tak jak chcesz, to możesz mi nagrać, jak lecę na kole. Nie będziesz widział tego, no ale... Mam nadzieję, że się nie wygnębię. No lepiej nie.
Ostatnio tu się wywaliłem. To widziałem. I co, fest. Powiedz mi, w ogóle, jakbyś kupił sobie tą 450, to co byś chciał nią jeździć, tak? Wokół komina, coś dalej? No, raczej w koło komina. No, trochę toru na przykład, na tor do Torunia pojechać? Coś może i nawet tak, nie? Bo to jest fajna zabawa już wtedy, wiesz? Na kołach sobie je lecisz. No ja tak robiłem, jak miałem 701, nie? No mówię, no 701, no to jest duża moc, nie? No. A ja po prostu już jak ze skrzyżowania wyjeżdżałem, to slajdem. No to wiesz, no, ileś się razy uda i potem się nie uda, nie? A później się nie uda, nie? No, później się nie uda. Mi dwa razy się nie udało i potrzaskana maszyna, nie? Ja połamany. No. A mówię, no to... Ale fajne do nauki na kole to jest, nie? 450 Husqvarna też. No bo już no, wyrwie, nie? No. Jak kupisz, zdasz, to będziemy razem jeździć. Nie? Ja nie mam lampy z tyłu, muszę zmykać. No, widziałem, dobra. No. Już jest ciemno, a tam u mnie stoją. Żeby nie było pod padziochy, nie? Bo po co, nie? No super, no słuchaj, ja w niedzielę jestem, dam ci znać, możemy w niedzielę, to możemy sobie po mieście pojeździć. No zobaczę, jak tam z czasem, jak będę miał wolne. No, super, no dzięki, że cię poznałem. Super. Do miłego. To jeszcze cię odprowadzę. No, jedziemy. No, też tam, no.